Elżbieta Dzikowska, słynna podróżniczka, autorka książek, artykułów publicystycznych, audycji radiowych oraz telewizyjnych, operator i reżyser filmów dokumentalnych zarazem. Prowadziła popularny podróżniczy program telewizyjny Pieprz i Wanilia, którego współautorem był Tony Halik. Dokument był emitowany na antenie Telewizji Polskiej przez ponad 20 lat i liczył blisko 300 odcinków. Z inicjatywy Elżbiety Dzikowskiej powstało Muzeum Podróżników imienia Tonego Halika w Toruniu, któremu przekazała wiele podróżniczych pamiątek. Zapraszamy na spotkanie z wyjątkową kobietą. Kobietą jak uśmiech świata. Moim i Państwa gościem jest Elżbieta Dzikowska. Życie bez podróży jest jak potrawa bez soli. Pani Elżbieto, co jest dla Pani ważniejsze? Droga czy cel? Cel, zawsze cel. Droga jest drogą do celu, po prostu. Mnie nie interesuje, aczkolwiek muszę się przemieszczać, tak, jakie są po drodze niebezpieczeństwa czy korzyści. Ja chcę dotrzeć jak najszybciej do tego celu. Czy to prawda, że świat, w którym żyjemy, jest spójny, jednorodny, a niektóre jego elementy, niezależnie od szerokości geograficznej, powtarzają się? Świat jest jeden, naprawdę, i to od dawna. Trzeba tylko chcieć go poznać i pomyśleć nad tym, co go łączy, a nie co go dzieli. Ja, wędrując po świecie, widzę te różne skojarzenia, prawda? Widzę, że skrzynie ludowe w Meksyku są podobne do tych z Polski i do tych z Rumunii. Widzę, że sąd ostateczny w chrześcijaństwie wywodzi się z buddyzmu, który był wcześniejszy od chrześcijaństwa, gdzie też widziałam w grotach Datsu w Chinach, jak dobrzy idą do raju, a złych gotują w smole diabły. Takie same diabły, jak my wyobrażamy to. Także świat jest po prostu jeden. I ja go pokazuję jako jeden także w swoich zdjęciach. Wraz z Tonym Halikiem dotarła Pani do najbardziej odległych zakątków naszego globu. Pytanie, czego moglibyśmy się nauczyć od ludzi, którzy nigdy nie widzieli białego człowieka, którzy nie zetknęli się z cywilizacją Zachodu? My się od nich powinniśmy uczyć, a nie oni od nas, aczkolwiek nic w tym dziwnego, że oni również chcą żyć tak jak my. Chcą żyć lepiej, chcą mieć elektryczność, chcą mieć lodówki, chcą ułatwić sobie życie. Trudno sobie wyobrazić, że my byśmy dotychczas mogli żyć tak jak nasi przodkowie niegdyś właśnie w puszczy, w skórach i tak dalej. Świat się rozwija, ale my powinniśmy uczyć się też od nich. Nie tylko szacunku dla ludzi, tak jak na przykład jest to w Chinach dzięki Konfucjuszowi, który mówił, trzeba szanować starszych. Ale mówił też, trzeba szanować mężczyzn, kobiecie. No, mężczyzna też powinien się odnosić właściwie do kobiety. Ale powinniśmy szanować ich cywilizację. Przecież, czy to w Azji, czy w Ameryce Łacińskiej, czy w Afryce nawet, no, choćby Egipt. Cywilizacje rozwijały się znacznie wcześniej, aniżeli u nas. Powinniśmy to szanować i właśnie uczyć się od nich. Pani Elżbieto, a jak wpłynęła na nich ingerencja z zewnątrz? No, można to porównać do kontaktu z cywilizacją pozaziemską. No przecież w Ameryce Łacińskiej pod sztandarami świętego Jakuba podbijano Indian, mordowano ich i ich cywilizację, wprowadzano na siłę nową religię, więc naprawdę nie mają za co nas kochać i dotychczas ci podbici przez nas są jak gdyby obywatelami kolejnej kategorii w swoich własnych krajach.
Stanisław Wiechecki powiedział kiedyś, że telewizja to buda jarmarczna, w której lud widzi cuda tego świata. Panie Elżbieto, Pieprz i Wanilia to program, który gromadził w pewnym czasie 18 milionów telewidzów. No w zasadzie wszystkie odbiorniki w Polsce były włączone i mogliśmy w nim oglądać Państwa program. Czy nie zastanawiała się Pani, że w tamtym czasie taka formuła programu, który otwierał oczy Polakom, zbyt szeroko otwierał oczy Polakom na świat, nie była dobra? No chcieliśmy tego i mam nadzieję, że tak właśnie było. Chcieliśmy pokazać, jaki ten świat jest. Chcieliśmy pokazać ten świat nie tylko egzotyczny, nie tylko inny, ale także bardziej rozwinięty, bo robiliśmy też przecież programy w Stanach Zjednoczonych. Wędrowaliśmy kamperem przez 7 miesięcy przez 27 prowincji Stanów Zjednoczonych, więc mieliśmy nadzieję, że Polacy poznają ten świat i zechcą naszą przaśną rzeczywistość ówczesną zmienić. Cieszę się, że do tego doszło. O to muszę zapytać. Pani Elżbieto, z wykształcenia jest Pani historykiem sztuki. Na ile myślenie obrazami ułatwiało realizację programów? Tak, ale nie tylko, bo uważam, że słowo jest bardzo ważne i dlatego też, aczkolwiek przez wiele lat byłam osobą telewizyjną, jestem przekonana, że to, co na ekranie, jest bardziej ulotne, aniżeli na papierze. Dlatego też teraz zajmuję się przede wszystkim pisaniem książek. Książek o świecie, ale także o Polsce, bo Polska to piękny i ciekawy kraj. Wydałam już kilka tomów Grochu i Kapusty, czyli Podróży po Polsce, a teraz przygotowuję trzeci tom Polska znana i mniej znana, odkrywając, jakże ciekawe zakątki naszego kraju, a właśnie nieznane. I to jest dla mnie bardzo ważne. Obecnie dysponujemy GPS-em, telefonem satelitarnym, walizkami, dzięki którym możemy się porozumieć z całym światem. Na przykład himalaiści rozmawiają ze swoimi żonami 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, bo taka jest możliwość. Państwo nie dysponowali takimi nowinkami technicznymi. Bywało tak, że niejednokrotnie śmierć zaglądała w oczy, Pani Elżbieto. Ale ja jestem w Szczepku urodzona i nigdy się nie bałam, chociaż może to brzmi z pozoru nieprawdziwie, ale rzeczywiście nigdy tak nam naprawdę bezpośrednio w oczy śmierć nie zajrzała, aczkolwiek kiedyśmy byli na przykład w Salwadorze i akurat tam walczyli między sobą w stolicy, tośmy się starali jak najbliżej podejść do tych, co strzelają, sfotografować jak najwięcej, ale nam się nic nigdy złego nie przytrafiło. Spadłam z konia, no to wsiadłam nań z powrotem. Toni tylko żałował, że nie zrobił mi zdjęcia, prawda? Ale ja zawsze miałam szczęście i zawsze myślę pozytywnie, myślę o tym, co będzie, głównie, a nie o tym, co było. Niech tak będzie dalej. Dużo dobrego życzę wszystkim. A proszę powiedzieć, gdzie Pani odpoczywa? Jeżeli taki czas oczywiście jest. Odpoczywam przez cały czas. Dlatego, że to, co robię, jest moją przyjemnością. Ja nie umiałabym spędzać czasu na plaży pod zakurzoną palmą. Ja muszę być stale w ruchu i stale w pracy. Chcę, żeby życie moje miało sens i ta praca jest moją przyjemnością i zarazem moim odpoczynkiem. Ja jestem cały rok na wakacjach. Jak Pani myśli, kiedy człowieka dosięga starość? Nie pytam w tym momencie o aspekty fizyczne. Nie wiem, bo ja ciągle jestem młoda. I na taką odpowiedź właśnie liczyłem. Jak Pani często mówi, uśmiech to najkrótsza droga do serca.
Dlaczego Polacy się tak mało uśmiechają? No właśnie, ponieważ więcej narzekają częściej, aniżeli się uśmiechają. Dlatego ja im ten uśmiech staram się pokazać poprzez swój album Uśmiech Świata, poprzez swoje wystawy Uśmiech Świata, ponieważ w biednych krajach Azji Południowo-Wschodniej, w Ameryce Łacińskiej, w Afryce, naprawdę znacznie biedniejszych aniżeli Polska, ludzie są bardziej uśmiechnięci, bardziej otwarci, bardziej życzliwi i tak jest lepiej żyć. I tego uśmiechu na co dzień życzymy Pani, chociaż nie ma takiej potrzeby, Pani jest osobą zawsze uśmiechniętą, ale może naszym telewidzom. Tak, życzę Państwu dużo powodów do uśmiechu, dużo dobrego.